bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry Państwu. Właściwie dobry wieczór. Mam zaszczyt powitać Państwa w ten lutowy, śnieżny wieczór w imieniu Polewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespołu o dźwięcznej nazwie nie wiadomo co to. Pomysł tego przedsięwzięcia zrodził się w głowach polewskich strażaków po wizycie w naszej świetlicy świętej pamięci księdza proboszcza Zdzisława Gniazdowskiego. Jemu to poświęcamy, jego pamięci dedykujemy ten koncert kolęd i pastorałek, jako że umiłował brać strażacką gminy Dobre i wspierał naszą działalność modlitwą, słowami pochwały, wielkiego szacunku, a i kiedy trzeba, to i palcem nam pogroził, jak do kościoła nie chodziliśmy, tudzież ktoś się spóźnił. Nasz zamiar wziął pod patronat ksiądz proboszcz parafii świętego Mikołaja w Dobrem, ksiądz dr Grzegorz Chojnicki, którego serdecznie witam. Zajmę to pewnie sprawą i na zadanej pokuty zaocznie wielu Państwa jest, ale bardzo dziękujemy za przybycie. Dodać należy i podkreślić, dwie trzecie zespołu, nie wiadomo co to, jest mieszkankami gminy Dobre. To jest w miejscowości Mlęcin, 1/3 z Mińska Mazowieckiego. Te dwie trzecie to córki naszego byłego mieszkańca naszego sołectwa. No i właśnie co? Przepraszam bardzo. Jak widać, dzieci ciągnie do ojcowskich korzeni i nie zapominają o rodzinnych stronach. Nie będę przedstawiał dziewczyn, gdyż same to doskonale zrobią wykonaniem kolęd i pastorałek swojej aranżacji, ale muszę przedstawić konferansjerkę, moją córkę Małgorzatę Gałowską. Prosimy o wybaczenie, jeżeli coś nie wypali, coś pójdzie nie tak. Organizujemy taki koncert pierwszy raz. Powiem szczerze, jesteśmy pod wrażeniem. Starzy pod wrażeniem, że naprawdę taki odzew jest ludzi na nasze takie przedsięwzięcie. I to jest pierwszy raz w takiej chyba remizie, tak? Także nie mamy prawa ani doświadczenia. Jeszcze raz przepraszamy za jakieś niedogodności, nieścisłości, jakieś obsuwy tak, i tym podobne. Tak? Gorąco dziękujemy za przybycie i życzymy miłego spędzenia wieczoru w towarzystwie kolęd i pastorałek nie wiadomo co. Jeśli ktoś życzy sobie wesprzeć nasze artystki, to tam jest taka poprzeczka i co łaska, że tak powiem, nastrojenie instrumentów bardzo, że tak powiem, za co bardzo będziemy dziękować w imieniu zespołu. No i zespół pewnie sam podziękuję pięknym wykonaniem kolęd i pastorałek. Teraz pozostaje mi tylko oddać głos artystkom. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Dzisiejszego wieczoru spotykamy się po to, by wspólnie zakończyć okres liturgii, kiedy śpiewa się kolędy. Śpiewać oraz grać na gitarze będzie Martyna. Wspomagać wokalnie będzie nas moja siostra Agata, a ja nazywam się Joanna Sowa. Muzyką interesuję się od 5 roku życia. Zaczynałam z Holi Kropelki przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim. Tam też poznałam Martynę. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się moja przygoda ze skrzypcami. Po paru latach do Holi dołączyła Aga. Obecnie śpiewamy w chórze Cantate Domino. W tym składzie i pod tą nazwą jest to nasz debiut sceniczny. Zaprezentujemy Państwu kilka kolęd w naszym wykonaniu. Nazwa kolęda pochodzi od łacińskiego słowa kalend, co oznacza pierwszy dzień miesiąca. Z ową kolędą wiązał się zwyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Dlatego też na początku kolęda oznaczała pieśń noworoczną, w której zawarte były życzenia pomyślności i urodzają na nowy rok. Dziś w zajęce mały Jezus się urodził i pobożnie swoje małe rączki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy
Jezusa żywego. I się nam narodzi Chrystus i Panie, Boga żywego. Narodził się w Betlejem, w miasteczku Dawidowym, w ubogim gmachu. Pastuszek bosy na wiatrze grał, pasał w górach owce i w szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba bieli, przypłynęli, obudzili go, gdy spał. Jest moc, bezbronności jest moc.
Słychać TV.